Przed nami najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Grzegorz Sołkowski, dzień dobry. Zapraszam na nasz program informacyjny. Oto najważniejsze tematy, o których będziemy dziś mówić. Ważne inwestycje w Orlen Południe. Dbamy o zdrowy tryb życia najmłodszych. Pomoc dla straży pożarnych z całego kraju. Od kilku lat spółka Orlen Południe rozwija się na tyle skutecznie, że po raz kolejny mamy okazję mówić o ważnych inwestycjach, które pozwolą wypracować właściwą pozycję biznesową na najbliższe lata. Tym razem wmurowano kamień węgielny pod instalację produkującą ekologiczny glikol. Orlen Południe przekształca się w biorafinerię. Nowa inwestycja sprawi, że spółka będzie jedynym producentem zielonego glikolu w Polsce, a drugim w Europie. Zielony glikol to nie wszystko. Tu będzie również do produkcji zielonego glikolu powstanie instalacja wodoru. I ta instalacja wodoru również generalnie prowadzimy rozmowy z dużymi miastami, by ten wodór oczyścić i stał się paliwem do napędzania choćby autobusów. W związku z tym to jest następny etap przyszłościowy, a też związany z produkcją właśnie tego glikolu zielonego. Orlen Południe jest spółką, która jeszcze niedawno była w niełatwej sytuacji biznesowo-finansowej. Podejmowane działania na przestrzeni ostatnich lat sprawiły, że może stać się jednym z liderów w ramach grupy Orlen. To są takie decyzje, które pozwolą zdecydowanie uzyskać stabilność tej firmy. One zdecydowanie pozwolą tą firmę wzmocnić, w ślad za tym wzmocnić grupę, proszę Państwa, Orlen. Panie prezesie, chciałem w tym miejscu zadeklarować, że cała społeczność Orlen Południe bardzo dziękuje panu prezesowi i zarządowi PKN Orlen oraz rządowi Rzeczpospolitej Polskiej za danie szansy na rozwój. Na to, że po tych latach zwijania i stagnacji możemy na nowo udowodnić, że potrafimy tworzyć wartość dodaną. Oprócz wmurowania kamienia węgielnego pod budowę instalacji produkującej tzw. zielony glikol, spółka podpisała też umowę na zakup licencji projektu bazowego dla instalacji do produkcji bioetanolu drugiej generacji w Jedliczu. Celem inwestycji jest wzmocnienie pozycji naszych południowych aktywów na rynku biokomponentów i sprostanie unijnym wyzwaniom zobowiązującym Polskę do stosowania paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie. Obie inwestycje wpisują się w realizację nowej strategii PKN Orlen w zakresie Orlen Południe, czyli przekształcenia OPD w centrum kompetencyjne biokomponentów i biopaliw dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Budowa instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą dodatkową zakończy się w 2021 roku. Orlen Południe zatrudnia już ponad 650 osób, z czego przeszło połowę w trzebińskiej rafinerii. Dzięki nowemu przedsięwzięciu powstanie kolejnych kilkadziesiąt miejsc pracy. Orlen zawsze wspierał sport, zwłaszcza w działaniach dotyczących dzieci i młodzieży, co ma niebagatelny wpływ na zdrowy rozwój i budowanie właściwych nawyków w życiu młodych Polaków. Jednym z takich programów bezpośrednio dotyczącym dzieci jest program szkolnych klubów sportowych. Wraz z uczniami do szkół po wakacjach wróciła trzecia już edycja programu SKS. Program obejmuje 94% gmin na terenie całego kraju. Pozalekcyjne zajęcia sportowe są prowadzone w różnorodnych i nowoczesnych formach i odbywają się dwa razy w tygodniu w formie 60-minutowych zajęć. Ministerstwo przekazało w 2019 roku na ten cel blisko 95% więcej środków finansowych w porównaniu z 2015 rokiem. Sport jest zawsze najlepszym wychowawcą, najbardziej kształci, wzmacnia charakter, uczy radzić sobie z porażkami, ale oprócz tego jest piękną przygodą dla każdego z Was. Chciałbym, żebyście tą przygodę razem z Waszymi przyjaciółmi odkryli właśnie poprzez uprawianie sportu, poprzez zaangażowanie się w różne dyscypliny sportu. I to jest też nasza filozofia. To jest filozofia, dlaczego reaktywowaliśmy program SKS, dlaczego też PKN Orlen dołączył do tego projektu, wspierając go w tym kontekście marketingowym, wizerunkowym, promocyjnym, bo wspólnie zdajemy sobie sprawę jako Ministerstwo Sportu i Turystyki i koncern PKN Orlen, nasz czempion gospodarczy, że ta społeczna odpowiedzialność biznesu, że jest naprawdę doskonałym też narzędziem wzmacniania wizerunku firmy. Spotkanie w Płocku było też okazją do pozytywnego podsumowania i licznych aktywności na rzecz środowiska samego ministra sportu Witolda Bańki. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za udział i współudział w budowaniu sukcesów polskiego sportu przez ostatnie 4 lata. I oczywiście chciałbym życzyć samych sukcesów w roli prezydenta Międzynarodowej Organizacji Antydopingowej. Będziemy pana ministra zawsze miło wspominali i chętnie witali w naszych progach i mam nadzieję, że dalej
z powodzeniem kontynuowali wszystkie projekty, których inicjatorem był pan, panie mistrze. Bardzo dziękujemy, życzymy powodzenia. Przed konferencją odbyły się zawody dla dzieci, które ćwiczyły w różnych dyscyplinach sportowych pod okiem profesjonalistów, lekkoatletów i kolarzy torowych z grupy sportowej Orlen oraz piłkarzy nożnych i ręcznych z płockich klubów. Jestem pozytywnie zaskoczony, ponieważ dzieciaki są bardzo chętne do wszystkich aktywności, które tutaj dzisiaj mamy w naszym zanadrzu. Sam chętnie biorę udział, czy to z piłkarzami ręcznymi, czy z piłkarzami nożnymi, czy właśnie na ergometrze. Na pewno ja tak samo zaczynałem w tak młodym wieku jak oni, też nie wiedząc do końca, jaką dyscyplinę i sportu chcę trenować. Potem zdarzyła się ta piękna przygoda z piłką ręczną i trwa do dziś. I mam nadzieję, że takie inicjatywy pomogą też tym młodym dzieciakom o odnalezieniu swojej drogi, może nie tyle sportowej, co życiowej. W ramach programu SKS On Tour organizatorzy odwiedzili też 18 miast, w których przeprowadzili badania dzieci pod kątem wad postawy i ogólnej sprawności fizycznej. Ponad 2 miliony złotych dla 249 jednostek. Takie środki zostaną przekazane za pośrednictwem Fundacji Orlen na wsparcie Straży Pożarnej. Tegoroczne podsumowanie programu Orlen dla strażaków oraz uroczyste wręczenie symbolicznych czeków odbyło się w Teatrze Małym w Tychach. Program Orlen dla strażaków jest realizowany przez koncern nieprzerwalnie od 19 lat. W tym okresie udało się udzielić wsparcia ponad 1500 jednostkom. Zostało ono przeznaczone m.in. na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami na terenie całej Polski. W uroczystej gali drugiej edycji programu Orlen dla strażaków udział wzięli premier Mateusz Morawiecki i prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek. Jesteście wzorem, jesteście przykładem dla wszystkich w Polsce i za to, za wasze charaktery, za wasze kręgosłupy, za wasz system wartości chciałem gorąco, myślę, że w imieniu wszystkich Polaków, wszystkim wam podziękować. Pokazujecie wzór taki niesamowitej solidarności, ludzkiej solidarności. Wtedy, kiedy idziecie do pożaru, czy też bierzecie udział w wypadkach, ratując ludzi, ale również na co dzień jesteście zaangażowani w lokalne społeczności. Dajecie rozwój tym lokalnym społecznościom. Pomagacie lokalnym społecznościom. Jesteście gwarantem bezpieczeństwa właśnie tam w samorządach. Nie tylko. Integrujecie młodzież, integrujecie seniorów. Wasze strażnice są swoistymi ośrodkami kultury. I to jest piękne, bo to nie tylko jest waszą misją gasić pożary i ratować, ale integrować, angażować się właśnie w życie społeczne. I robicie to w sposób doskonały. Orlen przez 19 lat przeznaczył dla jednostek straży pożarnych za pośrednictwem Fundacji Orlen 14 milionów złotych, z czego tylko w ciągu dwóch ostatnich lat ponad 4 miliony złotych. Spotkało nas to szczęście, że zostaliśmy wybrani i każda pomoc, którą udziela zarówno państwo, jak i samorząd, jak i tego typu podmioty jak Orlen, tak znaczący, jest dla nas ważna. Na pewno tą pomoc właściwie wykorzystamy. Konkretnie, zgodnie z wnioskiem, chcemy tą pomoc przeznaczyć na zakup radiotelefonów do drugiego samochodu ciężkiego wozu gaśniczego. Społeczeństwo, można powiedzieć, docenia to, co na co dzień strażak państwowej straży pożarnej, jak również strażak ochotniczej straży pożarnej czyni dla mieszkańców naszego kraju, gminy, powiatu, województwa, czyli daje to poczucie i gwarant bezpieczeństwa, jeżeli zachodzi konieczność tej pomocy. To jest bardzo fajna rzecz, że oprócz pieniędzy takich, które mamy w budżecie, możemy liczyć się na hojność największej polskiej firmy. Mam u siebie grupę płetwonurków, którzy też prowadzą działania na wodzie, pod wodą i część z tych pieniędzy, z tego wsparcia orlenowskiego zostanie spożytkowana na zakupy właśnie dla płetwonurków. W styczniu tego roku Orlen uruchomił program lojalnościowy dla strażaków zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Oznacza to, że obok pomocy systemowej ta grupa zawodowa otrzymała codzienne wsparcie w postaci rabatu 8 groszy na każdym litrze paliwa na wszystkich stacjach Orlen w Polsce. Przedsiębiorstwo eksploatacji rurociągów naftowych, podobnie jak zakład produkcyjny w Płocku, obchodzi w tym roku 60 lat istnienia. Podczas oficjalnych uroczystości nie zabrakło gości, także reprezentantów naszego koncernu.
Jubileuszowe spotkanie było nie tylko okazją do zaprezentowania historii Pernu, ale także najważniejszych planów strategicznych na najbliższe lata. W przyszłym roku chcemy zakończyć budowę dwóch zbiorników, 2 razy po 100 000 m3 w bazie Gdańsk. To będzie w kwietniu 2020 roku, a w listopadzie zakończymy rozbudowę terminala naftowego w Gdańsku, czyli drugi etap. To są 3 zbiorniki po 100 000 i 2 po 45 000, czyli w sumie 390 000 m3. To jest na rok 20. Na rok 21 planujemy zakończyć budowę 9 zbiorników paliwowych o pojemności łącznej 225 000 m3. To jest 21. 22 to mamy prosty plan skończenia rurociągu paliwowego Boronów Trzebinia, czyli dostawę paliw do aglomeracji śląskiej. A rok 23 to zakończenie budowy drugiej nitki rurociągu północnego, czyli Gdańsk-Płock. Wśród gości zaproszonych na uroczystość Wiesław Protasewicz reprezentował Orlen, który z Pernem łączą relacje biznesowe. Dziękując za tą współpracę tych 60 lat, bo trzeba zaznaczyć, że 60 lat temu również powstało przedsiębiorstwo, w którym pracuję po połączeniach, dzisiaj się nazywa Orlen, to chciałbym również życzyć dobrej dalszej współpracy z Orlenem. Myślę, że ta współpraca, która nas czeka, powinna również iść w kierunku współpracy, która będzie podnosiła bezpieczeństwo energetyczne. Obie firmy podjęły ostatnio skuteczne i profesjonalne działania podczas dostaw zanieczyszczonej ropy z Rosji. We Wrocławiu odbył się 5. Kongres Energetyczny. Jego tematyka koncentrowała się na problematyce bezpieczeństwa energetycznego, efektywności oraz rozwoju rynków energii i gazu, a zważywszy na podejmowane wątki, obecni podczas dyskusji byli także przedstawiciele naszego koncernu. Najważniejszym celem założonym przez organizatorów kongresu było pokazanie obrazu polskiej energetyki na tle przemysłu energetycznego w Europie i na świecie. Wiele miejsca poświęcono także na rozmowy o wypracowaniu konkretnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii, także morskiej energetyki wiatrowej, w której rozwój angażuje się Orlen. Jest to coś, co robimy pierwszy raz w kraju, w związku z tym nie mamy żadnych specyficznych regulacji dotyczących też offshore. Dla tego, ażeby wybudować farmy wiatrowe na morzu, musimy koordynować, musimy współpracować zarówno z Ministerstwem Energetyki, z Ministerstwem Gospodarki Morskiej, z Ministerstwem Obrony Narodowej. Morska energetyka wiatrowa może też bardzo dużo zaoferować polskiej gospodarce. Bardzo dużo polskich firm może być zaangażowanych w proces budowy i przygotowania tych inwestycji. To, co by było bardzo ważne, to jest pewna koordynacja na poziomie różnego rodzaju ministerstw oraz przemysłu. My ze swojej strony jako inwestorzy oczywiście robimy, co możemy, natomiast o wiele bardziej efektywny byłby ten proces, gdyby był on koordynowany na poziomie rządowym. Podczas kongresu DISE wystąpiła Iweta Opolska, dyrektor Biura Handlu Gazem, która pokazała prezentację Orlen Gas Meeting, fundamenty i perspektywa cen gazu, zaś Patrycja Panasiuk, dyrektor Biura Innowacji, wraz z zespołem wzięła udział w spotkaniach ze startupami. W tym wydaniu Studia Grupy Orlen to już wszystko. Kolejne spotkanie już za tydzień. Do zobaczenia.